Jestem to mój mały. A to ta Peppa Pig parody. Tata świnka w pracy. W takiej ankiecie wybraliście, żebym zrobił najmniejsze miasto. Mama świnka jest zupę przy komputerze. No to zrobiłem miasto. I sprawdźmy, jak... Tata świnka robi mamie świnkę na obiad. Tato, możemy... Tu mamy część mieszkalną. Mama świnka nawet ma do bardzo ważną pracę do zrobienia. Przemysłowego. Mamusiu, czy możemy z George'em usiąść koło ciebie i popatrzeć, jak pracujesz? Nie, Pepo. Mam 12 tysięcy. Peppa i George uwielbiają patrzeć, jak mama pracuje przy komputerze. Na środku. Mamo, powstała pograć taka dzielnica rybacka. Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Peppo. Nie możesz. Jestem 70-letnim emerytem. Emerytura nie wystarczała mi na wiele. Szukałem rozwiązania, które poprawi moją sytuację finansową i znalazłem. Siema. Do pociągu jeszcze... Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato świnko! Co tak krzyczysz, to tylko dzieci. Wiem, że głupie, ale dzieci. Tato świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Nie. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. Tata świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Nie. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest Steam. Pomimo, że pokolenie boomerów odnosiło się do generacji baby boomers, co oni tam wyprawiają? Widzę, że komputer znowu działa. Wypadł z mojego biura!